Są jakieś takie marzenia związane z tym, żeby kiedyś zagrać w Barwach Zagłębia Lubin? Nie wiem, wiesz, wyobrażasz sobie, że wchodzisz na boisko, strzelasz bramkę decydującą o losach meczu, biegniesz na płot, rzucasz się do kibiców. To jak to było z tobą? Też miałeś takie myśli? Tak sobie to wyobrażałeś? Te pierwsze kroki w Ekstraklasie? Tak, to jest chyba to jak każdy chłopak z Lubina. Nawet nie z Lubina, tylko ogólnie. Wszyscy, którzy trenują tutaj, to każdy miałby takie marzenie, żeby zagrać i jakbym strzelił bramkę ja osobiście, no to ja bym chyba, nie wiem, bym zwariował od razu do kibiców. Nie wiem, no wariacja była straszna z mojej strony, no to na pewno jako wychowanek tego klubu, przy takiej publiczności, taka atmosfera na meczu, to jest tylko marzenie, żeby wejść i strzelić nawet bramkę, to już, o Jezus, to już od razu do kibiców i... To ile bramek tak w marzeniach strzeliłeś w Wiśle i Legii? Oj, dużo. No, teraz kolejne bardzo ważne spotkanie dla Zagłębia Lubin z bardzo prestiżowym przeciwnikiem, z mistrzem Polski. Czy już mamy, rozmawiamy w środę, mamy 2 dni do meczu, czy już sobie wyobrażasz, układasz sobie jakoś ten scenariusz w głowie, kurde, jak to będzie wyglądało, jak się pojawię na boisku, czy zagram od pierwszej minuty, czy wejdę z ławki? To znaczy, wiesz, jeszcze nie myślę, bo po pierwsze nie ma jeszcze kadry ogłoszonej na mecz. Dopiero jak będę wiedział, że jadę na ten mecz, to na pewno w głowie się będą pojawiały jakieś myśli, że o, może wejdę, może coś się uda strzelić. No to wiadomo, ale teraz tak na spokojnie, bo to jeszcze nie ma kadry meczowej, także to nie wiadomo jeszcze kto pojedzie, także spokojnie. No ale nie uwierzę, że nie analizujesz w żaden sposób składu Wisły, to na kogo ewentualnie możesz zagrać. Znaczy nie, to na pewno, to jest wiadomo, to też patrzę na to, ilu chłopaków trenuje teraz u nas i tak patrzę też pozycjami, kto jest gdzie i liczę tak, czy wejdę, czy się załapię do tej osiemnastki, czy wezmą mnie, czy nie. Tak wiadomo, to jest, ale to przed każdym meczem tak jest. To nawet było tak w rezerwach. Co, jesteś zawodnikiem uniwersalnym, mogącym zagrać na kilku pozycjach. Dla niektórych zawodników jest to przekleństwo. Bo wiadomo, że różni trenerzy patrzą, jak zawodnik jest do wszystkiego, to jest do niczego. A jak to jest w twoim przypadku? Ty odczuwasz to jako taką, czy tą łatkę zawodnika uniwersalnego, to odczuwasz to jako pozytyw, czy jako negatyw? Znaczy, no myślę, że jako pozytyw, bo gdzieby, no zawsze musi być jedna przynajmniej osoba taka, że tam gdzie brakuje, no to musi ktoś zagrać, no nie ma tak, w każdej chyba drużynie jest taka osoba, że musi na każdej pozycji potrafić grać, nie? Ale no w moim przypadku, no w sumie no dobra sprawa, no gdziebym nie grał, no to myślę, że dobrze się tam czuję, najważniejsze, że gram po prostu, nie? Dla mnie to nie jest tam istotne na jakiej pozycji, wiadomo, że jak się gra już dłuższy okres na jednej pozycji, to już się trochę przyzwyczaja człowiek do tego, a później jak zmiana, no to już tak, już inaczej się trzeba przestawiać znowu, ale jak ciągle tak na jednej pozycji, na drugiej, no to myślę, że spokojnie każdy powinien dać sobie radę. Jak to z tobą będzie? Ty będziesz pomocnikiem, obrońcą? Nie, nie, no teraz to jestem pomocnikiem, bo już od dłuższego czasu gram w pomocy, także dobrze się tam czuję. Nie mam żadnych tam, nie wiem, jakichś bojaźni czy coś przed rywalem. Zawsze jest tak, że no, nie wiem, powinno się mieć kilka pozycji, ale jedna ta powinna być taka wzorcowa, że tam jestem najlepszy i myślę, że w moim przypadku jest teraz pomoc. Powiedz mi, co jest dla ciebie ważniejsze? Czy to, że zdobyłeś jako junior Mistrzostwo Polski Juniorów? Czy to, że w meczach młodej ekstraklasy strzelałeś piękne bramki, między innymi kapitalny gol strzelony Śląskowi Wrocław? Czy jednak to, że zadebiutowałeś w tej seniorskiej piłce? Oj, nie, no myślę, że Mistrzostwo Polski Juniorów to jest taka cecha, to już jest na kilkanaście lat zapamiętane będzie i w mojej psychice i ci ludzie jak będą patrzeć tam w klinikach, no to o, Zagłębie Lubin, Adrian Błon tam grał w Zobie Mistrzostwo, no a z drugiej strony no to wiadomo, kto by nie chciał zagrać w Ekstraklasie, nie, no to jest już wspaniałe uczucie, no myślę, że nie będzie to jeden czy dwa występów, tylko będzie to kilkadziesiąt. Miejmy taką nadzieję. Tak cię będę podpuszczał troszeczkę. Zagrałeś w dwóch meczach z Ruchem Chorzów i z Legią Warszawa. Jak patrząc na tabelę w tym sezonie, to są zespoły z absolutnie czołówki. To skoro dałeś sobie radę w starciach z przeciwnikami z najwyższego topu, jeśli chodzi o polską ekstraklasę, to powinieneś śmiało dać sobie radę w kolejnych spotkaniach. Czujesz się na siłach już, żeby grać w pierwszej jedenastce? To tak jest. W tej lidze to jest mecz meczowy jest nierówny. To Wisła przyjeżdża do nas i wygrywa, a później jedzie do Polonii, by to mi przegrywa. No to no mówię, tu jest mecz meczowy nierówny. Ja myślę, że jakbym miał taką okazję, żeby zagrać czy przeciwko Wiśle, czy Legii, czy obojętnie którym, to na pewno wyszedłbym na boisko i dawałbym siebie 100, a nawet 120%, żeby tylko być zawsze w tej 18 albo na przykład 11 meczowej. Jak widzisz dalej swoją karierę?
masz już takie, powiedzmy, plany, takie długofalowe, zastanawiasz się, co będzie z tobą za rok czy dwa, czy powiedzmy w dobie tego, co się dzieje w twojej karierze ostatnio, czyli wiesz, debiut w Ekstraklasie, później kolejny mecz, jest szansa na to, żebyś zadomowił się w kadrze pierwszego zespołu na dłużej, czy powiedzmy stawiasz sobie cele tak stopniowo, że najpierw chcesz się zadomowić w kadrze pierwszego zespołu, później ewentualnie będziesz myślał, co dalej? Znaczy, tak jak mówisz, no najpierw wiadomo, chciałbym zadomowić się w kadrze pierwszego zespołu, a później no zobaczymy, to już zależy od ludzi wyżej, czy będą chcieli na mnie stawiać, czy nie. Jeśli będą, no to ja bym chętnie tutaj został, no bo to wiadomo, jestem z Lubina i grać przeciwko na przykład Legii na Dialog Arena przy komplecie publiczności, no to marzenia, nie? No ale no wiadomo, jak nie będą chcieli, no to będzie trzeba będzie gdzieś szukać innego klubu. Ktoś będzie, może ktoś będzie chciał na mnie w końcu postawić. Takie kolejne trudne pytanie. Jakbyś miał wymienić tych chłopaków z młodej Ekstraklasy, bo trenowałeś z nimi, znasz ich bardzo dobrze, często z nimi grasz. Którzy zawodnicy z młodej Ekstraklasy w twoim odczuciu najbardziej zasługują na to, żeby już teraz być w kadrze pierwszego zespołu i mieć możliwość pokazania się w Ekstraklasie, tak jak stało się to twoim udziałem? No wiesz, no to tak ciężko, no myślę, że... Nie mówiłem, że było łatwo. Znaczy wszyscy, moim zdaniem wszyscy zasługują, bo każdy z tych chłopaków robi co zawsze postęp, każdy idzie do przodu, nikt się nie cofa. No ciężko cenić, no ale no myślę, że Damian Dąbrowski, Jarek Woźniak, Daniel Chyła też moim zdaniem powinien dostać w końcu szansę zadomowienia się w pierwszym zespole. Ale no mówię, no to są dużo jest chłopaków, którzy mogliby naprawdę wejść do tego zespołu, wnieść świeżość czy coś i grać spokojnie, zadumowić się. Jakbyś miał wybrać jednego? Koledzy będą oglądać, trudno, no ale wybierz jednego zawodnika. Nie, no jak teraz tak, to chyba Damian Dąbrowski tak najbardziej by zasługiwał na to, żeby wystąpić, żeby zadumowić się, po prostu wejść do tego składu i tą grą, co prezentuje. Rozumiem. Jakie plany na święta? Jak to będzie wyglądało? Święta? A myślę, że spokojnie z rodziną. W gronie rodzinnym w domu. Jak wrócisz 12 stycznia do treningów, to kaloryfer będzie? Czy tu będzie się tak odznaczać w kurteczce? Nie, no to nie, bo później będzie to przeszkadzało. Czas na spokojnie. To trzeba coś... Też nie można, wiadomo, przez ten miesiąc nie można leżeć całe dnie, tylko trzeba coś robić ze sobą, nie? To pobiegać czy coś, bo to trzeba formę utrzymywać. Później przyszedłbym na trening, nie miałbym się biegać, no to by mi podziękowali, nie? No ale nie, no trzeba, wiadomo, będę biegał, o tu na przykład mam... Przyjedziemy z kamerą, zobaczymy, sprawdzimy cię. Nagracie, a później to. A powiedz, właśnie powiedz, bo tak, bo masz za sobą bardzo ciężki rok, no nie da się ukryć, tych spotkań było sporo. No i w jakiś sposób musisz odpocząć, prawda? Jak to widzisz ten okres urlopowy? Jedziesz gdzieś, zostajesz w Lubinie? Znaczy na pewno święta spędzam w Lubinie, tam jedynie późniejszy ten okres to jadę sobie z dziewczyną i z Damianem Dąbrowskim. To protekcja! Tak, jedziemy sobie gdzieś odpocząć trochę od wszystkiego, a tak przez cały czas sobie trzeba coś ze sobą robić, czy to pobiegać, czy na siłownię, czy coś popływać, bo to wiadomo, no jak się zaniedba, to już później ciężko jest ruszyć z powrotem do treningu, ale jak się jest ciągle w rytmie takim, że kondycyjnym czy coś, no to spokojnie. Jesteś obżartuchem, jeśli chodzi o poprawę na wigilijnym stole? Obżerasz się, czy powiedzmy masz taką lampkę w głowie, że kurde, w pewnym momencie odstawiasz talerz, dobra, nie mogę więcej, bo trzeba dbać o mnie. Nie, ja ci powiem tak, zawsze było właśnie tak, że lubiło się pojeść, na pewno. To na święta dużo przysmaków, to zawsze tak było, ale odkąd tak już zacząłem trenować w rezerwach, już trzeba było myśleć nad tym, że kondycja, coś ten, to już spokojnie, już lampka się włączała, że trzeba stonować i... No ale wiesz, założę się, że na wigilijnym stole twoja mama zrobi jakieś pyszności i to jest tak, że powiedzmy selektywnie patrzysz na to, że ja tego jeść nie mogę, bo to ma dużo kalorii, dużo tłuszczu czy coś takiego. Po prostu no dobra, no każdej potrawy skosztuje po trochę, ale żeby nie przesadzić, jak to wygląda? No to raczej tak, że każdej po troszkę, żeby nie przesadzić, żeby się nie obżerać, nie wiadomo jak. Żeby mieć po prostu siły, żeby później wyjść na boisko na przykład, no i coś tam prezentować, a nie, że ja wyjdę i nie będę miał sił, że po 5 minutach ja będę do zmiany z powrotem, nie? Bo to by się mijało z celem troszkę. A co tobie najlepiej wchodzi, jeśli chodzi o potrawę? Ojej. Nie, myślę, że pierogi. Pierogi? To jest dobry chłopak, bo mi też pierogi wchodzą najlepiej. Nie, to jest taka potrawa już taka polska, nie? To już jest najlepsze, no najlepsze chyba dla mnie. To wyprzedzimy jeszcze troszeczkę wydarzenia. Czego można tobie życzyć w nowym roku? Na zdrowia, no to wiadomo, to jak każdemu. No i na pewno, żebym jak najdłużej był w tym pierwszym zespole, żebym się tam zadomowił na stałe i grywał
ciągle w pierwszym składzie. Wiesz co, masz troszeczkę czasu do piątku, to weź sobie wyśnij tą bramkę z Wisłą Kraków, a my będziemy trzymać kciuki, żeby to marzenie się spełniło, dobra? Nawet dobra. W 2009 roku. Dobra, okej. Dzięki wielkie, stary.